Witajcie moi kochani, witam się na przeglądzie w Pepco. Pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, możecie zrobić to teraz wciskając czerwony przycisk. I na początek mamy kwiatka za 40 zł, taką paprotkę. Zobaczcie, jak ładnie się prezentuje. Zostańcie do końca, jest naprawdę bardzo dużo nowości. Tu na dole wygląda tak, ma te gumeczki, żeby się nie podrapało, więc super. Pytałyście o moje zdrowie, już mi troszeczkę lepiej. Dzisiaj pojechałam ponagrywać Wam trochę, więc parę dni będzie super nowości, więc oglądajcie. Możecie włączyć sobie dzwoneczek z powiadomieniami o moich filmach. Tu mamy za 20 zł 30 cm średnicę, zegarek biały. Także dziękuję Wam bardzo, że życzyliście mi zdrowia. Zobaczcie, jaka fajna doniczka. Nawet nie zauważyłam, że przez przypadek zrzuciłabym po prostu tą podstawkę. Myślałam, że to jest razem. Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby to było razem. Poczekajcie, odstawię tą doniczkę i zaraz zobaczymy, jaka jest cena, ale bardzo fajnie wygląda. Na razie widzę tylko białą. Nie wiem, czy w innych sklepach jest jeszcze jakaś. Będziemy szukać. I ta doniczka kosztuje 17 zł. Dobra. Zobaczcie, jak to wygląda. No teraz rzeczywiście widzę, że tam jest podstawka, ale na pierwszy rzut oka nie pomyślałam. Dobrze, że mi nie spadła. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy taką lampeczkę szarą, matową, za 30 zł. I już Wam troszeczkę bliżej ją pokażę. Tak się prezentuje. Nie było również innych kolorów. Tu pokażę Wam drewnianą. I ona jest za 60 zł. Ktoś się z Was pytał mnie o stojaki do kwiatów takie, więc pokazuję Wam. One już były u mnie na przeglądzie. Za 30 zł mamy taki czarny, ale pokażę jeszcze raz, bo może ktoś akurat nie oglądał tego filmu. I tu mamy srebrny. Ale jeżeli nie chcesz srebrnego, to są również złote. Możesz cofnąć się do moich poprzednich filmików. Tam były właśnie takie stojaczki do kwiatów. Przechodzimy dalej i widzimy już również doniczkowe nowości. Już Wam pokazuję. Zaczniemy od tej pomarańczowej, takiej pomarańczowa, taka bym powiedziała, taka ruda. Nie wiem jak ten kolor, ciemny pomarańcz, 17 zł kosztuje. Bardzo fajny kształt. Szkoda, że nie widziałam innych kolorów. Cały czas tylko ten jeden kolor. Tu mamy tą, którą Wam pokazywałam. I tu jest nowość. Zobaczcie, jaka ładna, szara. Na białym tle od razu ładniej wygląda. I kosztuje 15 zł. Doniczka, osłonka, jak już kto woli. Ja mówię albo osłonki, albo doniczki. Tu mamy doniczkę z dziurkami i z taką podstawką za 15 zł. I tu jest w takim kolorze, w takiej kawy z mlekiem. Tu mamy szarą. One są, zerknijcie, dosyć duże, naprawdę dosyć duże. Takie szerokie. I jeszcze jest tutaj taka jasna, kremowa. Może to bardziej będzie taka kawa z mlekiem. A tamta bardziej taka troszeczkę no, ciemniejsza. Ok, przechodzimy z doniczek na sztućce. Nigdy nie widziałam takich zestawów sztućców. 24 sztuki w zestawie. Jak widzicie, są takie listki na tych sztućcach. Tak się prezentują. I już Wam mówię, jaka jest cena. Poczekajcie chwilę, tak żeby mi to nie spadło.
i kosztują 60 zł, więc myślę, że cena fajna na 24, na 24 sztuki. Idziemy dalej. Co my tutaj mamy nowego? Przepiękny talerz, ale poczekajcie, bo będzie również do niego patera. Później pokażę Wam również super szklaneczki. Zobaczcie, jaki ładny talerz. I ten talerz jest w kwocie 20 zł, ale już idę do paterki i zerknijcie, jaki sobie możecie zrobić zestawik na święta na przykład. Ja mam tą paterkę i w zależności od okoliczności zmieniam sobie tylko tą wstążeczkę. Na Boże Narodzenie na przykład wkładam czerwoną, na Wielkanoc wkładam sobie żółtą albo zieloną i ona mi ładnie pasuje za każdym razem. I już Wam ją wyciągam. To tą paterkę mogę Wam naprawdę polecić. Tylko nie myjcie jej pod gorącą wodą, bo ja bardzo gorącą wodę na nią puściłam i tak jakby wygląda, jakby mi pękła, ale nie jest pęknięta. Kosztuje 50 zł, więc trzeba bardzo delikatnie ją myć w takiej letniej wodzie. Tu mamy białą i obok jest również różowa. I przechodzimy do szklaneczek, o których Wam mówiłam. Tu mamy takie z takimi ziołami za 5 zł. Następna, trochę większa, w kwiatki za 4 zł. Tu mamy taką bezbarwną, przeźroczystą, również za 4 zł. Ale te to mi się po prostu tak podobają. Zobaczcie. No teraz ona po prostu jest szalona, nie? No super, do herbaty, do kawy, świetna, 20 zł. Ja mam takie tylko bez ucha, ale również zastanawiałam się, czy nie wziąć sobie chociaż dwie. I zobaczcie, lubicie pić kawę na przykład espresso albo taką mocniejszą kawę w mniejszych filiżaneczkach. Tu są takie małe, zobaczcie, beczułki. No prześlicznie wyglądają i kosztują 17 zł. 100 ml ma jedna, więc myślę, że fajnie. Te zaparzacze pokazywałam Wam we wczorajszym przeglądzie. Tu mamy obrus 140 na 240 cm za 50 zł. Taki bordowy. Tak wygląda. Zobaczymy, czy są jeszcze jakieś inne kolory. Tak, jest jeszcze taki kremowy. Kremowy. I jeszcze jest biały, więc fajnie, jeżeli ktoś szuka na święta. Tu mamy 140 na 180 za 25 zł. Taki kolorowy. Bieżnik 35 na 170 cm za 20 zł. I tu również mamy bieżnik 35 na 170 cm za 25 zł. Z takimi frędzelkami biało-czarne. Co by Wam tu jeszcze pokazać? Czego nie było? Zerkam. Ok, tu pokażę Wam jeszcze te narzuty. Tu mamy narzutę 160 na 200 za 70 zł. Poczekajcie, pokażemy, jak wygląda na lewej stronie. O, widzicie tutaj, jak wygląda na lewej stronie i na prawej. I tu jest jeszcze zielona. I pokażę Wam nowości, przepiękne poduszki. Już Wam pokazuję, tu mam czarną i jak widzicie prześwituje tak, takie złoto. Na żywo to bardziej jest widoczne. Z drugiej strony jest po prostu welurowa i kosztuje 30 zł, ale poczekajcie, jeszcze Wam powiem rozmiar tej podusi. 45 na 45 cm. Jeszcze pokażę Wam drugi kolor. Ktoś może szuka butelkowej zieleni i zerknijcie na to. Przepiękna butelkowa zieleń. Jeżeli ktoś potrzebuje ze złotym, to tutaj w Pepco są takie piękne nowości. Dobra, odkładamy na półeczkę. I
na koniec pokażę Wam jeszcze takie przepiękne, świecące, LED-owe serduszko za 20 zł. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, co już kupiliście, co zamierzacie kupić. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.